Dzień dobry, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałabym porozmawiać o dwudziestoleciu międzywojennym. Myślę, że jednej z najciekawszych epok literackich, chociaż stosunkowo krótkiej, prawda? Bo jeżeli prześledzimy wszystkie epoki od czasów Antyku, które trwały bardzo, bardzo wiele lat, wieków, to teraz mamy krótką epokę, bo taką, która mieści się właśnie w owym dwudziestoleciu, no niepełnym. Ale jednak, tak, 20-lecie międzywojenne, 20-lecie literackie zaczęło się w roku 1918, kiedy nadeszła upragniona dla nas wolność, niepodległość, czyli jest to data wyznaczona przez historię, podobnie jak data kończąca, czyli rok 1939. Oczywiście, kiedy 20-lecie się zaczynało, to nikt nie wiedział, że potrwa 20 lat, prawda? Czyli nikt nie wie. Konkretnie w jakiej epoce żyje, chociaż świadomość tego, że zaczęło się coś nowego, oczywiście ludzie wówczas mieli. Nie tylko ludzie kultury, ale przeciętni obywatele. Dwudziestolecie międzywojenne można podzielić na dwa dziesięciolecia. Pierwsze dziesięciolecie nosi taki przydomek dziesięciolecia jasnego. Wynika to stąd, że nastąpił wówczas taki optymizm, hura optymizm związany z odzyskaniem niepodległości. No w końcu zjeściło się marzenie trzech. Pokoleń, czyli pokolenia romantyków, pozytywistów i młodopolan, którzy, jak pamiętacie, marzyli o wolności, którzy o niej pisali, tak? którzy zagrzewali do walki w różny sposób, próbowali, starali się, żeby ten duch narodu przetrwał, tak? żeby Polska przetrwała. I w końcu doczekaliśmy właśnie owego wyzwolenia, tak? doczekaliśmy niepodległości. I zmienia się tak naprawdę sposób myślenia o bardzo, bardzo wielu sprawach. Bo po pierwsze, skoro już mamy tę wolność, no to w zasadzie nie musimy o nią walczyć. I tutaj pojawi się taka specyficzna grupa, która będzie się nazywała Skamander, którzy to na przykład powiedzą, że ojczyzna moja wolna, wolna, więc zrzucam z ramion płaszcz Konrada. I w ten sposób będą chcieli podkreślić, że literatura, którą teraz będą tworzyć po odzyskaniu niepodległości, nie powinna już być... Tak patriotycznie czy tak tradycjonalistycznie, jakby nastawiona. Nareszcie literatura została uwolniona, powiedzą skamandryci, od tych obowiązków patriotycznych, obowiązków tyrtejskich. Podobnie zachowa się awangarda krakowska, o której za chwilkę jeszcze szerzej powiem, która z kolei położy nacisk jako ugrupowanie na to, co się dzieje teraz. Tak? Chociaż oni głoszą zachwyt y, także przyszłością. To tak naprawdę najważniejsze jest dla, dla nich teraźniejszość, najważniejsze jest to, żeby twórca przekazał jak najlepiej potrafi to, co się dzieje teraz, tak, żeby zauważył te przemiany, które... Które nastąpiły, a tych zmian y, było bardzo dużo. Dziesięciolecie Ciemne przypada na lata 30. i tutaj już nie zobaczymy takiego optymizmu, tak? Tutaj pojawiają się bardziej nastroje katastroficzne, ponieważ moi drodzy, lata 30, rok 33 to jest rok, kiedy Hitler dochodzi do władzy, jest to taka data symboliczna, przełomowa, pojawiają się znowu głosy nacjonalistyczne, pojawiają się hasła antysemickie, rodzą się totalitaryzmy, tak? Włochy, tutaj Niemcy, dużo dzieje się oczywiście na terenie Związku Radzieckiego, Gdzieś w powietrzu wisi ta atmosfera rychłego końca tej naszej radości, tego naszego optymizmu. I tutaj będą działały takie ugrupowania jak Awangarda Lubelska na czele z Józefem Czechowiczem, który niestety zginie na początku kampanii wrześniowej w swoim rodzinnym mieście w Lublinie oraz Awangarda Wileńska, czyli tak zwane Żagary, której, myślę, najwybitniejszym przedstawicielem będzie przyszły noblista, czyli Czesław Miłosz. Jako taką ciekawostkę Wam tylko powiem, że mm, oczywiście nazwa dwudziestolecie jest nazwą dość mocno już zakorzenioną w historii literatury, ale oczywiście zdarzały się inne propozycje. Do takich propozycji należy chociażby koncepcja profesor Anny Nasiłowskiej, która związana jest z Uniwersytetem Warszawskim, która napisała swego czasu książkę zatytułowaną Trzydziestolecie. Anna Siłowska z kolei uważała, że wcale nie rok 1918, ale rok 1914, czyli wybuch I wojny światowej, a nie jej zakończenie, stanowi o pewnym takiej nowości tych, tych czasów. I tak samo nie kończy się ta epoka w roku 1939 jej zdaniem, tylko dopiero w roku 1944 upadkiem Powstania Warszawskiego. Tak naprawdę, i chyba tu warto przyznać pani profesor rację, że w roku 1939 Niewiele się w literaturze zmienia. Owszem, literatura znowu schodzi do podziemia i pojawiają się znowu takie właśnie wątki katastroficzne, romantyczne, tak, tyrtejskie, ale ona się, ta literatura, jak gdyby tutaj nie kończy. Ona się kończy dopiero ogromnym cierpieniem i hekatombą w 1944 roku, kiedy ginie. Tak, 20 tysięcy powstańców i prawie 200 tysięcy warszawskich cywilów podczas powstania warszawskiego. Więc to tylko tak, jako taka ciekawostka kogoś tutaj zainspiruje do tego, żeby tę książkę Anny Na Siłowskiej 30-lecie przeczytać. Co się, moi drodzy, takiego dzieje nowego w tym 20-leciu? No, doświadczyła kultura, doświadczyła literatura rozmaitych kryzysów. Kryzysów na przełomie XIX-XX wieku. Teraz te pewne kryzysy się pogłębiają. Co mam na myśli? Otóż yy, chodzi o to, że Świat, w którym żyje ten człowiek początku XX wieku, nie jest światem dla niego zrozumiałym. Przede wszystkim pojawia się bunt mas. Bunt mas to jest takie pojęcie Hiszpańskiego filozofa Ortega y Gasseta, który zauważył, tak, że na początku XX wieku, w związku z przemianami społecznymi, w związku z technologiami, tak, w związku z tym, że mamy naprawdę w wyniku I wojny światowej, nastąpiło ogromne przyspieszenie takie przyspieszenie właśnie technologiczne czy techniczne. Mamy ogromny kryzys dotyczący tego, kim jest człowiek. Tak. Człowiek ma kryzys i ma problem z tym, żeby powiedzieć, tak naprawdę określić siebie. To, to, to już nie jest takie łatwe, tak? Człowiek renesansu, człowiek baroku. Baroku również przeżywał kryzys, ale mimo wszystko cały czas tym ośrodkiem dla niego tak, jest Bóg, w mniejszym lub większym stopniu. Oświecenie w jego rozumu, tak? Romantyzm, idee romantyczne, więc pamiętacie, tak na pewno tą sinusoidę Krzyżanowskiego. Która, notabene, kończy się tak naprawdę na przełomie XIX-XX wieku. Mimo, że ona nazywana jest taką fałszywą, trochę um, nauką, to jednak się do niej warto odwołać, żeby zobaczyć, że właśnie w dwudziestoleciu międzywojennym taki podział na emocje, na rozum, na, na ducha, prawda? czyli na takie wartości duchowe już przestaje w ogóle funkcjonować. Zamiast tego mamy Awangardę. Tak? Mamy bardzo taką sporą grupę, taki nurt, który, jak sama nazwa wskazuje, przepowiada, zapowiada to, co, no, to, co nowe. Tak? Czyli tutaj ogromną rolę będzie odgrywała nowoczesność. Znowu specyfika polskiej sytuacji jest taka, że w Polsce dalej żyje na przykład żeromski, który pisze przedwiośnie, tak? powieść, której nie nazwalibyśmy awangardową. Tworzy y, także Zofia Naukowska powieść społeczną, zatytułowaną Granica. I to jest ten jeden nurt, tak jakbyśmy powiedzieli, realistów, ale z drugiej strony mamy bardzo, bardzo silne właśnie nurty awangardowe, które w prozie reprezentują chociażby Witold Gombrowicz czy Bruno Schulz. Teksty obu panów są, jak wiecie, w podstawie programowej samogwiazkowane. Jeżeli chodzi o dramat, no to Witkacy również. Awangardzista. Kierunki w sztuce. Najważniejsze kierunki to są te wszystkie izmy, tak? czyli te związane z nowoczesnością, z innym sposobem widzenia świata, z tym, że właśnie jakby przestał ten świat taki tradycyjny, realistyczny, mimetyczny, po prostu tym ludziom sztuki wystarczać. Ekspresjonizm to jest kierunek, który zaczął się oczywiście rozwijać już w czasach młodopolskich, natomiast teraz przybrał na sile. I mamy w ekspresjonizmie taki bardzo mocny nurt zaangażowania społecznego, tak? Ekspresja, czyli wyrażanie siebie, wyrażanie emocji, tutaj doprowadzone wręcz do jakiegoś punktu kulminacyjnego, będą tak naprawdę powieści ekspresjonistyczne, czy wiersze, czy, czy utwory wystawione w teatrze, będą. Zwracały uwagę na to ja wewnętrzne y, twórcy tak? I, i osoby, która, która w tekście mówi. Ponadto ekspresjonizm bardzo silnie w dwudziestoleciu ma się w filmografii, ponieważ pojawia się taka grupa dadaistów czy futurystów, którzy zaczynają również opanowywać dziesiątą muzę, czyli film. I tutaj chociażby wspomnę gabinet doktora Kaligari na przykład. Ciekawym kierunkiem jest futuryzm. Futuryzm, który ma dwa korzenie, włoskie i rosyjskie. Na początek futuryzmu uważa się manifest Marinetti'ego z 1909 roku. Futuryści, choć ich nazwa odnosi nas do przyszłości, to raczej stawiają na teraźniejszość. Czyli oni postulowali odrzucenie tradycji, palenie bibliotek, palenie książek, zerwanie. Z tradycją, z nawiązaniami, trzeba ten świat budować na nowo. Trzeba zerwać na przykład z zasadami ortografii, co się w polskiej literaturze również objawiło w postaci takiego na przykład manifestu Nóż w brzuchu, który zapisany jest niepoprawnie, zresztą zaraz, zaraz zobaczycie. Co jeszcze uważali futuryści? Otóż oni uważali, że dzieło powinno być jednorazowego użytku tak? czyli napisać coś, właśnie jakąś jednodniówkę futurystyczną i po czym tego samego dnia to dzieło powinno wylądować w koszu, bo przestaje być kolejnego dnia, w związku z tym jak szybko zmienia się świat, przestaje być po prostu aktualne. Ciekawym konceptem też podzielili się tutaj dadaiści, którzy w większości wywodzili się z kultury francuskiej. Słowo dada tak w zasadzie nie oznacza nic. Jego źródło jest niejasne. Chodziło po prostu być może jakieś takie gaworzenie dziecięce. Dadaiści przede wszystkim odrzucają wszelką logikę odrzucają autorytety, posługują się ironią, posługują się pastiszem, posługują się parodią, tak? pokazując tak naprawdę świat, który no, jest światem niepoukładanym, chaotycznym. Tak? Następuje tutaj całkowita dowolność. Słynne są nie tylko teksty dadaistyczne, które powstawały w taki sposób, że mm, na przykład dadaiści... Yy, po przebudzeniu zupełnie tak mechanicznie, tak zupełnie bez, bez intencji pisali różne wyrazy, rzucali je do słoika, potem losowali, i po prostu zupełnie przypadkowe słowa stanowiły, stanowiły wiersz. Albo też na przykład formy rzeźby. Marcela Duchampa, tak, który to jako pierwszy zrewolucjonizował um, galerię galerie sztuki, umieszczając w niej na przykład pisuar, który podpisał jako fontannę. Więc sporo, słuchajcie, takich, e, takich groteski, takiej nowości, takiej awangardy, takich pomysłów zupełnie, byśmy powiedzieli, które wcześniej e, no, nie, nie zaistniałyby, w literaturze albo w sztuce, chociaż pewnie się pojawiały, natomiast teraz trafiły na podatny grunt. Innym kierunkiem jest kierunek zwany surrealizmem albo nadrealizmem. Tak? Sur, czyli nad, dosłowne jest to tłumaczenie z języka francuskiego. Nadrealiści dużą, dużą uwagę przywiązują do Nieświadomości do snów. Pore podwaliny pod tę teorię położył Zygmunt Freud ze swoją teorią, że właśnie we śnie czy w czasie hipnozy ujawniają się te rzeczy takie nieświadome, podświadome, tak? czyli to właśnie nasze IT, które gdzieś tam skutecznie blokujemy, chowamy i dopiero właśnie w marzeniu sennym one się ujawniają. Najsłynniejszym dadaistą, malarzem jest Salvador Dali, tak? hiszpański malarz którego obrazy myślę, Trwałość Pamięci, tak? czy Kuszenie Świętego Antoniego znać. Moi drodzy, kubizm, kolejny izm, tym razem, jak sama nazwa wskazuje, wywodzi się od słowa cube, tak? no, po angielskiego, ale też po łacinie oznacza sześcian. Czyli kubiści starają się przedstawić rzeczywistość nie mimetycznie, tak? nie tak, żeby ją naśladować, tylko żeby wręcz tę rzeczywistość pokazać w jakichś takich ramach. Figur, figur geograficznych. Tak? Najcenniejszym kubistą jest Pablo Picasso. No i w latach dwudziestych także w Rosji pojawia się kierunek, który zwany jest abstrakcjonizmem. I to są moi drodzy dzieła, które no właśnie, są abstrakcją, czyli nie przedstawiają nic, co miałoby związek z rzeczywistością. Abstrakcjoniści mogą również przedstawiać jakieś figury geometryczne, mogą przedstawiać barwy plamy barwne. tak. Najsłynniejszym abstrakcjonistą był Wasili Kandyjski czy Kazimierz Malewicz. Oczywiście sztuka tego okresu nie jest łatwa w interpretacji, natomiast musicie sobie zdawać sprawę z pewnych takich najważniejszych słów kluczy, które się tutaj pojawiają, czyli awangarda, jak powiedziałam wcześniej, czyli tak jak gdyby cały zespół, zespół prądów tak, artystycznych, których celem jest Unowocześnienie sztuki, zaskoczenie czytelnika. Tak? Słowo awangarda wywodzi się z języka francuskiego. Awangard oznacza przednią straż. Czyli tak jak w wojsku mamy tę przednią straż, która idzie na zwiady, tak? która bada teren, tak żeby nic nie zaskoczyło kolejnych grup, tak samo będzie w sztuce. Tak? Awangardyści będą wyprzedzali swoją, swoją epokę. Kolejnym ważnym pojęciem, które robi karierę w dwudziestoleciu, w tym nurcie awangardowym, będzie groteska. Groteska, czyli taka trzecia jak gdyby, kategoria estetyczna obok tragizmu i komizmu, która jest w zasadzie pewnego rodzaju połączeniem tych dwóch zjawisk. Groteska nie, jest, nie została wymyślona w dwudziestoleciu międzywojennym, ona już funkcjonowała od dawna, tak? bo wszelkie na przykład postacie mitologiczne czy mityczne, wszelkie hybrydy, tak? na przykład półkoń czy półczłowiek, tak? półbyk, minotaur, wszelkie deformacje, wszelkie, słuchajcie, jakieś karykatury. Tak, przejaskrawienia, hiperbole, to wszystko składa się na groteskowo, groteskowe ujęcie świata. I tutaj polecam Wam bardzo mocno taki artykuł Wolfganga Keseya, który przedstawia groteskę jako świat, który wypadł z normy, świat, który wypadł z torów. Jest to ta groteska tak licznie i tak często pojawiająca się w literaturze, w kulturze dwiestolecia jest jakim, jakąś próbą poradzenia sobie z tym właśnie światem, którego. Ten człowiek współczesny jakby zdaje się już nie rozumieć. Jeżeli chodzi o literaturę dwudziestolecia międzywojennego, to już tutaj wspomniałam o grupach poetyckich. Właśnie grupy poetyckie stanowią jakby taką bardzo charakterystyczną cechę tej epoki. Grupy poetyckie, a co za tym idą pewne manifesty. Manifestować, czyli pokazywać, przekazywać to, co ma się. Do dopowiedzenie na dany temat. Tutaj właśnie Antoni Słonimski w Skamandrycie manifestuje, tak? Ojczyzna moja wolna, więc rzucam z ramion płaszcz Konrada. Jan Lechoń w wierszu Wiosna mówił, a wiosną niechaj wiosna nie Polskę zobacza. Skamandryci twierdzili, że są grupą bez postulatów, bez programu. Programem jest świadoma bezprogramowość. Nie do końca oczywiście to się udało, bo po pierwsze mieli zainteresowania, mieli pewne postulaty, chcieli przede wszystkim zainteresować współczesnego odbiorcy właśnie sztuką, tą aktualną, tą współczesną. Mówili o takim artyście, że on będzie najwyższy spośród równych, tak? Ultima inter pares. Ponadto codzienność wchodzi do literatury, wchodzi do poezji, razem z językiem tej codzienności, tej zwyczajności, czyli z językiem potocznym, czyli będą się na przykład w twórczości Tuwima, tak? Wierzyńskiego czy Lechonia, pojawiały także zwroty Trochę nawet niecenzuralne, jak w Wiośnie de które no jeszcze nie tak dawno temu artysta kilka razy zastanowiłby się, że nim by je do utworu dodał. Główni skamandryci to, jak wspomniałam, Julian Tuwim, Kazimierz Wierzyński, Jan Lechoń i Antoni Słonimski. Oni spotykali się w takiej kawiarni pod Pikadorem i tam urządzali rozmaite wieczorki poetyckie. Wśród nich byli tak zwani satelici krążący wokół nich. Do nich należała chociażby Kazimiera Łakowiczówna. Albo Maria Pawlikowska Jasnorzewska, także z prozaików Jarosław Iwaszkiewicz. Awangarda Krakowska to również grupa z tego dziesięciolecia jasnego. Głównodowodzącym był Tadeusz Piper, który przyjechał do Krakowa z Berlina, więc naładowany, tak, z pełną głową pomysłów, postanowił założyć pismo. Pismo wydawało gazetę zatytułowaną Zwrotnica i tak naprawdę proponowało literaturę daleką od wzorców romantycznych, również nastawioną na codzienność, na Takiego um, twórca, który znowu będzie rzemieślnikiem pracującym w konkretnych godzinach. To będzie także literatura i sztuka, która będzie miała takie główne hasłek z manifestu Miasto, Masa, Maszyna. Tak? Czyli główne tematy to będą właśnie tematy miejskie, cywilizacyjne, tak? masa, czyli właśnie ludzie, tłum pojawiający się jako pewnego rodzaju taka nowa grupa odbiorców. I właśnie ta literatura masowa wówczas się rodzi. No i maszyna jako też taki element cywilizacyjnych zdobyczy. Oprócz Tadeusza Pipera, jednym z najsłynniejszych awangardzistów krakowskich był Julian Przyboś. No i moi drodzy ugrupowania z drugiej awangardy, o której już troszeczkę mówiłam, czyli awangarda lubelska, tak, na czele z Józefem Czechowiczem. Takie przeczucie nadchodzącej katastrofy. Podobne trochę tutaj y, pojęcie i zapatrywania ma awangarda wileńska na czele, właśnie, Szczesława Miłosza. Jeżeli chodzi o literaturę polską, tak stricte, to od, oprócz wspomnianych przeze mnie przedwiośnia, granicy, czy powieści Gombrowicza, czy opowiadania Szulca. Tak naprawdę bardzo, bardzo mocno rozwija się tak zwana literatura właśnie środka, tak? Czyli byśmy powiedzieli taka literatura dla zwykłego przeciętnego odbiorcy. Wprowadzenie, takie gromadne do literatury, a najpierw oczywiście do miast, mas ludzi, którzy to przyjeżdżają, prawda? Najczęściej ześ następują takie migracje, ponieważ w miastach brakuje rąk do pracy, oznacza też, że rozrywka. Tak sztuka, która dla tych ludzi jest tworzona, musi, e, musi się zmienić. Już nie ma mowy o takich podziałach, słuchajcie, jak w przypadku młodo, młodopolskich poetów, którzy czuli się tacy doskonali i czuli się właśnie tacy jak wybrani twórcy, a resztę nazywali mieszczanami filistrami. Tutaj, tak naprawdę, twórca, który chce być, Czytany, chce być słuchany, chce być oglądany, chce, być, chce sprzedawać swoje teksty, tak naprawdę musi zadbać o gusta trochę mniej wyrafinowanych odbiorców. Dlatego też 20 międzywojenne nazywa się początkiem. Kultury masowej. Jeżeli chodzi o literaturę europejską, to tutaj spotkacie się z takimi dziełami, jak na przykład Proces Franza Kawki, Jamesem Joycem, autorem Ulyssesa, Marcel Proust. Jeżeli chodzi o polską literaturę, to także bardzo ciekawa twórczość autorki Cudzoziemki, czyli Marii Kuncewiczowej, która wprowadza. Powieść psychologiczną do literatury. Mamy oczywiście twórczość Broniewskiego, e, także Marii Dąbrowskiej, która jest autorką nocy i dni, takiej sążnistej, dużej powieści, również ekranizowanej. Także dzieje się tutaj bardzo, bardzo dużo, tych motywów jest sporo. Jest to niebywale ciekawa epoka, która, tak jak wspomniałam, no dość szybko się skończyła, ale dwudziestolecie żyje, żyje chociażby w słownictwie, tak? mówimy dziesiąta muza na określenie kina, mówimy szklane domy, jest to w, e, oczywiście wyrażenie z przedwiośnia Stefana Żeromskiego, mówimy na przykładzie Prusta o stumieniu świadomości, o sytuacji kawkowskiej, a także używamy czasami określenia, e, który pojawił się w takiej powieści generał Barcz, e, Kadena Bandorskiego, o radość z odzyskanego śmietnika. Bo tak naprawdę, słuchajcie, to, co się pojawiło w tym dziesięcioleciu jasnym, to, patrząc na to z perspektywy czasu, to da naprawdę uśmietnik. Tak? Trzy w zasadzie części kraju posługujące się innym językiem, tak? przez 123 lata będące elementami jak gdyby innych zupełnie państw, budujących swoją tożsamość, nagle trzeba było pozlepiać w jedno państwo. I oczywiście, jak pamiętacie, z historii był to proces bardzo, bardzo żmudny. I bardzo długi niestety, przerwany okrutnie w roku 1939. Oczywiście zarówno Cudzoziemka, jak i Przedwiośnie Granica, czy też ogwiaskowany Gombrowicz i Szulc, wszystkie te utwory znajdziecie już gotowe, omówione na kanale, dlatego o nich już teraz nie wspominam. A Was zachęcam bardzo serdecznie do tego, żeby czytać o dwudziestoleciu międzywojennym, żeby myśleć o tej epoce, jako właśnie takiej epoce zupełnego pełnego nowatorstwa, nowoczesności, która w Polsce niestety wróci dopiero bardzo, bardzo późno, bo myślę, że w latach 70., w latach 80., bo za czasów PRL-u o dwudziestoleciu mówiło się, szczególnie tym awangardowym, mówiło się niewiele, tak? Gąbrowicza się nie drukowało, tak? Miłosza się nie drukowało. To byli twórcy, których Sława tak naprawdę w Polsce pojawiła się dużo, dużo później. Dziękuję Wam bardzo za towarzyszenie w tym odcinku i do zobaczenia.